Drodzy, w naszych historiach wybranych, w których przyglądamy się drugoplanowym postaciom biblijnym, przenosimy się teraz do Nowego Testamentu, a naszym kolejnym bohaterem jest Barnaba. Barnaba, którego myślę, że najbardziej kojarzymy jako towarzysza z pierwszej podróży misyjnej apostoła Pawła. I tutaj pewne zastrzeżenie, drodzy: to, że my dzisiaj spoglądamy na Barnabę jako na drugoplanową postać biblijną, to jest nasza perspektywa. Dlatego, że jestem pewien, że z perspektywy pierwszego kościoła i tego jerozolimskiego, ale też w Antiochii, czyli kościoła pierwszego wieku, Barnaba był pierwszoplanową postacią, cieszył się dużym autorytetem, a list świętego Barnaby, no, czy jest to jego list, to jest inna sprawa, również cieszył się dużym autorytetem i przez wielu ojców kościoła w pierwszych dwóch wiekach był uważany za list niemalże kanoniczny. Ale spróbujemy teraz przyjrzeć się tej postaci, tak jak powiedziałem, dzisiaj dla nas no, drugoplanowej postaci biblijnej. Postać Barnaby pojawia nam się na kartach dziejów apostolskich w czwartym rozdziale, wtedy kiedy czytamy o wspólnocie dóbr, kiedy ci, którzy uwierzyli, sprzedają wszystko, przynoszą wszystko do nóg apostołów, kiedy wszystkim jest rozdzielane tak, jak będą tego potrzebowali i w zasadzie Znamy tylko trzy postacie, które sprzedały wszystko. To jest historia Ananiasza i Safiry jako tych negatywnych bohaterów oraz wymieniony jest właśnie w 36 wersecie i tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia Lewita, rodem z Cypru. Tyle wiemy na początek o Barnabie. Wiemy też, że kiedy prześladowania dosięgły zbór w Jerozolimie po śmierci Szczepana, po jego ukamionowaniu, kiedy to część z uczniów Jezusa Chrystusa, z tych, którzy uwierzyli, musi opuścić Jerozolimę. Barnaba jest jeden z tych, którzy pozostają. Wyjeżdżają raczej ci, których my nazywamy Helenistami. Barnaba pozostaje w Jerozolimie i pojawia nam się po raz kolejny na kartach Nowego Testamentu, na kartach Księgi Dziejów Apostolskich, wtedy, kiedy Saul... Paweł wraca już z Damaszku, kiedy jest już tym, który się nawrócił. No i kiedy wraca do Jerozolimy, okazuje się, że wcale nie jest gorąco witany w tej Jerozolimie. Raczej z dużą dozą nieufności. Ale właśnie wtedy czytamy takie słowa. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do Niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. To właśnie Barnaba staje się tym, który pomaga Pawłowi wejść w środowisko uczniów Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. Myślę, że Barnaba jest tym, który pomaga Pawłowi w głoszeniu Ewangelii i myślę też, że to jest też początek ich przyjaźni. Barnaba potem znika nam znowu z kart Biblii, tak jak znika nam apostoł Paweł, który, w związku z tym, że szykowany jest w Jerozolimie zamach na jego życie, musi opuścić Jerozolimię, jak wiemy, wraca do Tarsu. A potem mamy kolejne wydarzenia, i znów e, za jakiś czas pojawia nam się Barnaba, wtedy kiedy czytamy o zboże w Antiochii. E, otóż ci, którzy uciekli z Jerozolimy, docierają też do różnych miejsc, między innymi właśnie do Antiochii, tam zaczynają głosić Ewangelię, tam powstaje zbór. No i kiedy ten zbór zaczyna powstawać, potrzebuje też wzmocnienia pewnego autorytetu nadanego przez Jerozolimę, no to właśnie z Jerozolimy do Antiochii wyprawiany jest przez uczniów Barnaba. To on jest tym, który tam dociera. To on jest tym, który tam dociera. I właśnie tam, w 11 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich mamy bardzo krótką charakterystykę tego, kim był Barnaba. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Ale tutaj, drodzy, bardzo ważna informacja, jeśli chodzi o Barnabę. Kiedy Barnaba dociera do Antiochi, kiedy widzi wszystko to, co dzieje się w tej wspólnocie, no, wpada na bardzo ważny pomysł. Ja uważam, że jeśli komuś należy się Oscar za rolę drugoplanową, to z pewnością Barnabie za to właśnie. Że udał się do Tarsu, odszukał Pawła i zachęcił go do tego, by podjął się razem z nim pracy w tym zboże w Antiochii. To jest niesamowicie ważna rzecz. Ja nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że to właśnie Barnaba jest tym, który jest ojcem chrzestnym działalności misyjnej apostoła Pawła. Najpierw pomaga mu. W Jerozolimie, kiedy pomaga mu w ogóle wejść w środowisko uczniów pańskich. Potem Barnaba jest tym, który odszukuje Pawła w Tarsie i zachęca do podjęcia się pracy misyjnej w zborze w Antiochi. Ich działalność przynosi dużo owoców. Pracują tam około roku, czy może ponad rok. I wtedy, kiedy. Dowiadują się o tym, co dzieje się, można powiedzieć, w rodzącym się świecie chrześcijańskim pod wpływem objawienia. Ci, którzy są w Antiochii, postanawiają wysłać w pierwszą podróż misyjną. No dzisiaj mówimy w pierwszą podróż misyjną, ale w ogóle w podróż misyjną, najpierw na Cypr, potem do Azji Mniejszej, dwóch: Pawła i Barnabę. Dlatego, drodzy, kiedy mówimy, że. Barnaba jest towarzyszem Pawła w jego pierwszej podróży misyjnej, to myślę, że troszeczkę umniejszamy roli i znaczeniu Barnaby, dlatego że Pismo mówi nam bardzo wyraźnie, że to właśnie i Barnaba i Paweł są wysyłani w tę podróż misyjną i myślę, że z perspektywy tych, którzy byli w Antiochii, to chyba nawet Barnaba Miał większy autorytet jako ten, który był przysłany z Jerozolimy, jako ten, który miał autorytet uczniów pańskich, jako ten, który zachęcił Pawła. No i wiemy, że wyruszają w tę podróż misyjną, odwiedzają różne miejscowości. Ja zachęcam do tego, żeby przeczytać 13-14 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Natomiast bardzo ciekawa wzmianka, jeśli chodzi o Barnabę, pojawia się w Księdze Dziejów Apostolskich w XIV rozdziale, kiedy mowa jest o uzdrowieniu w listrze. Dlatego, że jak wiemy, Paweł tam uzdrawia jednego człowieka i wtedy też, no właśnie, mieszkańcy listry, widząc Pawła, widząc Barnabę, od razu przyporządkowują ich do swojego panteonu, co ciekawe, Paweł zostaje nazwany Hermesem, natomiast Barnaba zostaje nazwany Zeusem, czyli tym głównym. To też nam pokazuje, jak inni widzieli Barnabę i Pawła. Następnie wtedy, kiedy pojawiają się spory, bo musimy pamiętać, że pierwotne chrześcijaństwo, które wywodzi się z Jerozolimy, które wkracza w świat pogański, staje przed bardzo dużym dylematem. No przed pytaniem, czy Jezus jest tylko i wyłącznie tym, który przychodzi do Żydów po to, by umacniać ich wierzę, dać im nadzieję, jest wypełnieniem ich obietnic, a w związku z tym każdy, kto staje się chrześcijaninem, musi najpierw stać się Żydem, czy też tak naprawdę Chrystus jest Mesjaszem dla całego świata i niekoniecznie trzeba stawać się Żydem, by być chrześcijaninem, powstaje spór, powstaje zamieszanie. I w XV rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich no mamy właśnie ten spór i ten dylemat opisany na pogan a zakon mojżeszowy. Wtedy po raz pierwszy mamy sytuację, w której pewne grono uczniów starszych musi podjąć decyzję, co dalej. Mamy to opisane jako Sobór Apostołów w Jerozolimie. Natomiast, co ważne, do Jerozolimy, jako ci, którzy mają opowiedzieć o tym, jak działa Ewangelia pośród Pogan, ponownie wysłany zostaje i Paweł i Barnaba. To oni docierają do Jerozolimy, to oni składają świadectwo i myślę, że tutaj rola Barnaby jest bardzo ważna, dlatego że Barnaba cieszy się, tak jak powiedziałem to wcześniej, dużym autorytetem właśnie w Jerozolimie, pośród uczniów pańskich, bo to oni najpierw wysyłają go do Antiochii. Można powiedzieć, Barnaba wraca do domu. I tutaj, drodzy powoli, zmierzamy do końca naszej historii związanej z Barnabą, dlatego że do końca nie wiemy, co się stało. Oczywiście mamy to opisane w 15 rozdziale od 36 wersetu historię rozstania Pawła i Barnaby. Dla mnie historia bardzo dziwna, bo przecież no, można powiedzieć, nie ma lepszego Timu misyjnego niż Barnaba i Paweł. Ale okazuje się, że w każdym timie może powstać spór co do tego gdzie głosić, jak głosić, z kim głosić. Jak czytamy, właśnie z powodu tego z kim głosić dochodzi do sporu pomiędzy Pawłem i Barnabą. Jak czytamy, tak iż się rozstali. Tak kończy się wspólna działalność Pawła i Barnaby. Nie wiemy więcej tak naprawdę co dzieje się z Barnabą. No, musimy pamiętać, że Księga Dziejów Apostolskich jest pisana, pisana przez Apostola Łukasza e, współtowarzysza od pewnego momencie podróży misyjnej apostoła Pawła. Nic więc dziwnego, że w dużym stopniu, choć mówimy o dziejach apostolskich, to Księga Dziejów Apostolskich jest w większości księgą e, poświęconą apostołowi Pawłowi. E, tu kończy się nasza historia, nasze spotkanie z Barnabą, ale tak jak powiedziałem, w Kościele pierwszych wieków Barnaba cieszył się dużym autorytetem, a jego list miał status listu kanonicznego, i tak jak listy Pawła, był powielany, kolportowany, dostarczany i odczytywany we wspólnotach, bo Barnaba był tym, który głosił Chrystusa, żył Chrystusem i to widać też w jego liście, w jego życiu. Zachęcam drodzy, by przeczytać jeszcze raz historię Barnaby, jednej z najważniejszych postaci pierwszego kościoła, a dla nas dzisiaj postaci drugoplanowej. Życzę dobrego dnia, zostańcie z Bogiem.